mamy 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, największej orkiestry w Polsce. Cała Polska gra, gra też Kamińc. No to powiedzmy, co tutaj się dzieje. Na naszym małym finale, który odbywa się właśnie dzisiaj, z atrakcji, które są dostępne, to między innymi fotobudka od Ministerstwa Atrakcji. Na scenie wiele licytacji, między innymi kosze od kół gospodyń wiejskich, książka z podpisem Kuby Błaszczykowskiego, kalendarz z podpisem Kuby Błaszczykowskiego oraz więcej innych gadżetów od sponsorów z naszej gminy i z naszego miasta. Oprócz tego występy lokalnych artystów, występy harcerzy oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Skamieńska. Atmosfera jest świetna, mam nadzieję, że dopisze nam do końca naszego dzisiejszego dnia i uzbieramy jak największą kwotę, żeby jak najbardziej wspomóc 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny w Kamieńsku znaleźliśmy ludzi, którzy chcą pomagać, którzy chcą zorganizować akcję, natomiast myślę, że będzie to odzew, tak jak poprzednio, bardzo duży. Pomaganie jest bardzo ważne. Dobrze wiemy, że nie na wszystko starcza środków tych, które zapewnia państwo. Musimy trochę do tego dołożyć czasami. Po drugie, myślę, że to jest odruch serca, że tutaj nawet te wartości niematerialne, tylko ta chęć pomagania, chęć służenia innym, chęć organizacji takiego wydarzenia, to jest chyba bezcenne. Widzimy tutaj wiele rzeczy do licytacji, to znaczy, że będzie się tutaj działo za chwilę. Tak, będzie się działo, będą występy, jak zwykle będzie wiele licytacji, wiele kół gospodyń, firm, organizacji. Odpowiedziało bardzo chętnie na apel organizatorów, żeby dołożyć się tutaj w postaci przeróżnych urządzeń, ciast, koszyków przeznaczonych na licytację. 60 zł, raz pierwszy, 70. 80 zł, 90 zł. Nie ma Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez wolontariuszy. No to powiedzmy, ilu wolontariuszy jest w Kamieńsku? W Kamieńsku generalnie jest 20 wolontariuszy, którzy kwestują na terenie całej gminy Kamieńsk. W całym naszym sztabie 3700 Gomunice i Kamieńsk jest 45 wolontariuszy i ci wolontariusze również kwestują na ulicach Gomunic. Jeszcze nie było rozliczeń, nasi wolontariusze będą zbierać do samego końca, do ostatniej godziny tak naprawdę rozliczeń i myślę, że będzie to dobra suma na koniec dnia i chciałbym bardzo właśnie docenić naszych wolontariuszy i im pogratulować wytrwałości, bo pogoda nie jest za dobra, pada deszcz, a oni stoją, kwestują i mówią, że będą do samego końca jeden dzień dłużej. Świat za tym nie grałby się na